Chodzi nam o to, żeby właśnie wykazać to, że ta praktyka zmuszania ludzi do uczestniczenia przymusowego w tym systemie ubezpieczeń społecznych i przymusowego płacenia składek nie jest właściwą praktyką i w szczególności nie ma podstaw konstytucyjnych. No, również można uznać płacenie podatku dochodowego czy VAT-u za przymusowy podatek. Ale tu jest troszkę inna sytuacja, dlatego że o ile w naszej obecnej konstytucji mamy zapisany wprost, jednoznacznie obowiązek, obywatelski obowiązek do ponoszenia ciężarów podatkowych. Mówiąc wprost, mamy zapisany w konstytucji obowiązek płacenia podatków jako jeden z tych obowiązków, które obywatel jest winny państwu. O tyle takiego obowiązku, jeśli chodzi o składki na poczet ubezpieczeń jakichkolwiek, bo zwracam uwagę, że to może też dotyczyć ubezpieczeń na przykład komunikacyjnych. O tyle właśnie takiego obowiązku zapisanego wprost w konstytucji nie ma. Z drugiej strony nasza konstytucja reguluje wolności obywatelskie i ujmuje to dość szeroko. Mówi, że generalnie wolność jest jednym z najważniejszych praw człowieka i chronionym, nie doznającym ograniczeń, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ta wolność musi być ograniczona ze względu na takie potrzeby jak bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, tego typu rzeczy. Co to tylko jest zdrowie publiczne? No właśnie, tylko że zwracam tutaj uwagę na przymiotnik publiczny. Chodzi o to, że na przykład jeżeli, no tutaj najprostsza chyba możliwa do wyobrażenia sobie sytuacja, jeżeli grozi nam jakaś epidemia, czy jakaś zaraza się rozprzestrzenia na terenie kraju. To już mamy na wiejskiej. No tak, dlatego ich izolują, widzę, coraz skuteczniej. Do tego zmierzałem właśnie. Zmierzałem do tego, że w takiej sytuacji władze państwowe, władze publiczne na przykład mogą zastosować jakąś kwarantannę, czy ograniczyć pewną grupę obywateli od innych po to, żeby zapobiec jeszcze większemu rozprzestrzenianiu się epidemii. To tak jak na wiejskiej. Nasi posłowie są rzeczywiście izolowani dość skutecznie coraz bardziej. W takiej sytuacji oczywiście no, ta wolność musi być ograniczona, bo siłą rzeczy wówczas będzie zakaz poruszania się w określonej przestrzeni czy kontaktu z określonymi osobami czy wykonywania pewnych czynności ze względu właśnie na ten wyższy interes wspólny. Tak? Ale po pierwsze, to musi być rzeczywiście potrzeba taka szczególna. Po drugie, ona zawsze będzie ograniczona wtedy w czasie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o wolność ekonomiczną, no bo o takiej mówimy, tak? Wolność ekonomiczna, czyli wolność dysponowania swoim majątkiem i w tym swoimi pieniędzmi. Takiej podstawy w Konstytucji moim skromnym zdaniem nie ma. I ona została tylko wysnuta w taki pośredni sposób. Nie do końca moim zdaniem zasadnie, bo przyjęło się mianowicie w ten sposób przyjmować, że skoro w Konstytucji jest zapis, trochę nieszczęśliwy moim zdaniem, ale jest zapis, że obywatele, Polacy mają prawo do ochrony socjalnej, do zabezpieczenia socjalnego, to skoro mają prawo do zabezpieczenia socjalnego, to wobec tego muszą mieć też obowiązek uczestniczenia w kosztach związanych z tym zabezpieczeniem. Bo to taka ochrona, to mi to przypomina, wie pan, system haraczy w latach 90. Przez mafię zbierany. Bardzo też dobry. Ochrona i ten system płacenia, no co łaska, ale nie mniej. Właśnie, niż... fantastycznie, tak. że pan tego porównania użył, bo mniej więcej do tego sprowadzono tutaj naszą praktykę, bo ja może tylko zacznę od wyjaśnienia, dlaczego się z tym nie zgadzam. Jeżeli ma pan do czegoś prawo, tak sama nazwa wskazuje, może pan z tego prawa skorzystać, bo ma pan prawo, uprawnienie, ale pan nie musi. Prawo to nie znaczy obowiązku. No, ma pan prawo korzystać na przykład, nie wiem, z drogi sądowej, ale pan nie musi. Ma pan prawo kupić coś, ale pan nie musi i tak dalej, i tak dalej. Prawo nigdy nie jest równoznaczne z obowiązkiem i z tym, że z tego wynika jakaś konkretna powinność. Może pan, mówiąc krótko, z prawa skorzystać, ale pan nie musi z tego prawa korzystać. I teraz tak, skoro ma pan prawo, a nie musi pan z niego korzystać, to nie widzę podstaw do tego, żeby w sytuacji, kiedy pan nie korzysta z tego prawa, nie musiał pan też ponosić ciężarów związanych z realizacją tego prawa. A więc tego typu argumentacja zawarta, przedstawiana przez większość interpretatorów, oczywiście z urzędnikami ZUS na czele, że skoro w Konstytucji zapisane jest prawo, uprawnienie obywateli do korzystania z zabezpieczenia społecznego, to konsekwentnie muszą oni też uczestniczyć w ciężarach związanych z utrzymaniem systemu zabezpieczenia społecznego, jest nieprawidłowa. Nie ma tutaj na gruncie prawa, stosowania prawa, nie ma tutaj żadnej takiego przełożenia i takiej prostej konsekwencji między prawem a obowiązkiem w tym zakresie. I w związku z tym, jeżeli ktoś z tego prawa nie chce korzystać, czyli nie chce korzystać z tych dobrodziejstw zabezpieczenia społecznego, które teraz w Polsce są, to równie dobrze i konsekwentnie nie powinien też mieć nałożonego na siebie przymusu, żeby w systemie tych dobrodziejstw, w systemie w szczególności finansowania tych wszystkich dobrodziejstw, w cudzysłowie, uczestniczyć. I takie jest stanowisko pana Sowy, a no ja je w pełni podzielam.
No i zobaczymy, co dalej. Na razie rozumiem, że nie ma mechanizmów, które pozwalają nam to wdrożyć, tak? Czyli zrezygnować. Czyli jak nie ma mechanizmu, to zakłada się, że nie powinno ich być. No tak. Właśnie chodzi o to, że dokładnie, skoro się robi takie założenie, że to uprawnienie do zabezpieczenia społecznego, socjalnego jest zarazem obowiązkiem, a skoro jest obowiązkiem, to i wynika z niego przymus uczestniczenia w finansowaniu tego systemu, no to w takim razie, skoro przymus, no to nie można, tak jak z podatków. Znaczy mówiąc krótko, może najprostszym porównaniem, ze składek ubezpieczeniowych, z ubezpieczenia, zrobiono właściwie kolejny podatek, bo podatek, przypominam, to jest świadczenie obowiązkowe, przymusowe, bezzwrotne, które nie ma żadnego odpowiedniego, bezpośredniego ekwiwalentu w postaci świadczenia z drugiej strony, po prostu to jest podatek na cel ogólny służący zaspokajaniu finansów państwa. I właściwie ze składek na ZUS zrobiono coś zupełnie identycznego, bo one, że tak powiem, oderwały się już właściwie od celu, jakiemu służą, bo dobrze wszyscy wiemy, że płacenie przez składek nie daje nam, płacenie składek na ZUS nie daje nam odpowiedniego, czy właściwie porównywalnego ekwiwalentu w postaci czy to świadczeń emerytalnych, czy odpowiedniego poziomu świadczeń zdrowotnych.